działaczy środowisk narodowych, patriotycznych, członków obozu narodowo-radykalnego, członków Kukiz 15 oraz wszystkich miłych gości. Żeby nie przedłużać, przekażę teraz głos pierwszemu prelegentowi. Głos zabierze kolega Paweł Mazur z Zagłębiowskiej Struktury Ruchu Narodowego oraz Młodzieży Polskiej. Czołem Wielkiej Polsce! Powiem szczerze, że nie spodziewałem się większej frekwencji na takiej manifestacji. Zwykle tak jest, że na takie manifestacje związane z gospodarką, ze sprawami naprawdę ważnymi, nie przychodzą przypadkowi ludzie. Przychodzą tylko ludzie, na którym naprawdę zależy na dobru Polski, ludzie dobrej woli, patrioci. Proszę Państwa, Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolska rozpoczęła na taką póki co lokalną, śląsko-zagłębiowską skalę szeroką akcję informacyjną na temat TTIP i umowy CETA. Od wielu dni rozdajemy ulotki, rozklejamy plakaty, informujemy ludzi w internecie na temat tych dwóch szkodliwych umów. I to jest, powiedzmy, ta manifestacja jest podsumowaniem naszej wielotygodniowej pracy na temat tych umów. Najbardziej, co mnie przeraża w tym wszystkim, co się dzieje w tym momencie w Polsce, to, że nie potrafimy uczyć się na błędach. Sytuację mamy na tyle komfortową, że mogliśmy się uczyć na błędach cudzych. Przecież takie umowy handlowe nie są niczym nowym w najnowszej historii Europy czy świata. Podobną umowę NAFTA, o której zapewne słyszeliście, podpisały już Stany Zjednoczone z Meksykiem. Mieszkańcom Meksyku, tak samo jak nam teraz, mówiło się, że to otwarcie rynku polepszy ich dobrobyt, zwiększą się pensje, eksport żywności wzrośnie, no ale niestety rzeczywistość, jak zawsze, to wszystko zweryfikowała. Po wprowadzeniu tej umowy handlowej 1,3 miliona Meksykanów straciło pracę, bo nie mogli sobie farmerzy meksykańscy poradzić z masową, przemysłową produkcją pożywienia ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. I właśnie to swoimi ostatnimi decyzjami chce zrobić rząd. Rząd ostatnio powiedział polskim rolnikom w twarz, że mają wypieprzać ze wsi i przenosić się do miasta, by pracować tam w korporacjach za 1400 zł. Nie możemy na to pozwolić. Przypominam, że ten rząd był zawsze, tak jak szedł po władzę, pełen był patriotycznych i niepodległościowych frazesów. Więc ja się pytam, jak rząd, który tak niepodległy, który tyle mówił o suwerenności, chce pozwolić, żeby kolejna instytucja ponadnarodowa mogła w Polsce dyktować swoje prawa? Bo zrobili z GMO, też podpisali, mówili, że nie będą. Przecież sądy arbitrażowe, o których mowa jest w tej umowie, będą złożone właśnie z przedstawicieli korporacji, z banksterów, z wszelakiej maści biznesmenów. No to jak w takim razie Polska ma wygrać jakikolwiek proces z nimi? Nie ma takiej opcji. Jak pokazuje historia świata, chyba w 60% albo skończyło się wygraniem korporacji w takich sprawach, albo doszło do ugody, która się sprowadza do tego, że rząd musi jakieś pieniądze zapłacić. Chcę przypomnieć, że te pieniądze wszyscy będziemy płacić my, podatnicy, bo przecież z naszych pieniędzy, z pieniędzy budżetowych będą płacone te odszkodowania dla wielkich firm. Więc ja się pytam, gdzie tutaj niepodległość? Przecież mamy już parę instytucji ponadnarodowych, takich jak Unia Europejska, które na każdym kroku podkłada nam jakieś kłody pod nogi, przepraszam. I nic z tego dobrego póki co nie ma. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć coś, co sobie przeczytałem ostatnio, że oczywiście przyspieszyła sprawa CETA ze względu znowu dla Niemców. Najpierw załatwili nam stocznię, a teraz dlaczego oni chcą szybko podpisać umowę CETA? Dlatego, że oni specjalizują się, mają bardzo duży nadmiar różnego typu maszyn górniczych, a Kanada słynie z wydobycia. Czyli znowu Polska w tym momencie, jeśli zgodzi się na CETA, znowu będzie narzędziem
w globalistycznej polityce Federacji Niemieckiej. Nie możemy się na to zgodzić. Dziękuję. Dziękujemy koledze Pawłowi za to emocjonujące przemówienie. Żeby trochę rozgrzać gardła, będziemy teraz krzyczeć to, w jakim celu tutaj się dzisiaj zgromadziliśmy. Mianowicie nazwa tej etykiety i hasło to Stop VIP, Stop CETA, powiedz nie globalizacji. Więc wykrzyczmy: Polacy przeciwko globalizacji! Polacy przeciwko globalizacji! Polacy przeciwko globalizacji! Polacy przeciwko globalizacji! Dziękuję. Kolejne przemówienie wygłosi kolega Mateusz Musiał, prezes Okręgu Śląskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Czołem wszystkim! Tak jak powiedział mój przedmówca, jesteśmy tutaj dzisiaj, protestujemy przeciwko wprowadzeniu umowy CETA w Polsce. To też wielu tutaj uczestników zgromadziło się. Dziękuję, że jesteście tutaj razem z nami, jednak wielu zapewne naszych odbiorców, którzy tutaj przechodzą, kojarzy nas, albo nas nie kojarzy i zapewne nie kojarzy również faktu, że z naszym krajem dzieje się teraz coś złego, że być może nasza gospodarka, życie wielu polskich małych, średnich przedsiębiorców oraz nas Polaków, no bo kto tam pracuje? Często po prostu jesteśmy tam zwyczajnie zatrudnieni. Po raz kolejny stajemy w obliczu zagrożenia wobec naszych miejsc pracy, wobec naszych zakładów. Nie ma umowy TTIP, ta, która zdążyła już poruszyć wyobraźnię mediów, czy w jakim stopniu społeczeństwa, polityków, jest umowa CETA. Nie zrzucamy wszystkich ceł, nie zrzucamy wszystkich barier handlowych, nie otwieramy drzwi na oścież dla amerykańskiego przemysłu, ale dla kanadyjskiego. Jest to nic innego jak po prostu świetne zagranie ze strony amerykańskiego rządu, ponieważ większość firm, wielkich firm amerykańskich, które mają największy interes w tym, żeby ta umowa została wprowadzona, swoje największe filie posiada w Kanadzie. Chociażby słynna firma Monsanto, która jest znana z produkcji GMO, przeciwko któremu jakiś czas temu był większy odzew społeczny, większy sprzeciw społeczny przeciwko wprowadzeniu GMO. Teraz razem z CETA również firma Monsanto, tak jak i wiele innych firm, wejdzie i będzie miało zupełnie wolne ręce do tego, żeby rozpanoszyć się w polskiej gospodarce. Także jest to... Zostajemy oszukani, tak? Zostajemy oszukani, bo tak naprawdę za jednym zamachem wchodzą nam dwie umowy. I CETA, i TTIP, tylko pod nazwą tej pierwszej. Amerykanie stosują takie zagrywki. No, to jest po prostu imperialna polityka tego państwa. To jest państwo, które jest współczesnym mocarstwem, współczesnym imperium. I ono takie umowy raz po raz przepycha. Niczym innym to służy tylko i wyłącznie interesom tego imperium. Takie umowy mieliśmy w trakcie II wojny światowej, zaraz po II wojnie światowej. Cała jakby pomoc płynąca do Europy Zachodniej po II wojnie światowej, plan Marshalla, rozmaite również kredyty udzielane później Polsce, to wszystko było w jednym tylko interesie, jest tylko w jednym interesie, by przynieść nam jakąś małą, chwilową korzyść gospodarczą, a zapewnić długo, na dłuższą metę dobrobyt temu imperium, jakim są Amerykanie. I często tutaj może przywołam taki przykład, że często na przykład w społeczeństwie powstaje oburzenie. Dlaczego na przykład dlaczego niemieckie firmy, które kiedyś były umoczone w III Rzeszę, mogą swobodnie handlować, swobodnie jakby wprowadzać towary na rynek, chociaż były powiązane z rządem III Rzeszy. I często wokół tych firm narasta sprzeciw. Natomiast te wszystkie korporacje, firmy amerykańskie, które tutaj chcą teraz jakby zagościć u nas dzięki tej umowie CETA, dzięki umowie TTIP, one również mają
krew na rękach, bo kiedy w Europie trwała II wojna światowa, kiedy myśmy walczyli o suwerenność naszych europejskich państw, te firmy, one na tej krwawicy, na eksporcie broni do państw alianckich, na jakby przemyśle wojennym wyrosły. I w ich interesie było kontynuowanie wojny, w ich interesie na tej krwawicy Europejczyków te firmy wyrosły. I tutaj takiego sprzeciwu nie ma. Musimy również pamiętać, że to jest jak najbardziej jeden wielki imperialny przemysł amerykański, który tylko i wyłącznie w swoim interesie chce tutaj wejść. Co robi Unia Europejska? Unia Europejska oczywiście się na to zgadza. Co jest? Unia Europejska powstała po to, żeby właśnie skutecznie przeciwstawiać się Amerykanom. Do dzisiaj jeszcze gdzieś wmawia nam się tą retorykę, że Unia Europejska jest po to, żeby Europa była silna i mogła się oprzeć temu właśnie amerykańskiemu mocarstwu. No, tymczasem widać, coś tutaj w tym planie nie wyszło i po raz kolejny zwyczajnie panowie Juncker czy pani komisarz Mogherini i wiele, wiele innych prominentnych europejskich polityków Unii Europejskiej zwyczajnie nas okłamuje. W tym kłamstwie jest również handel i sprzedaż naszej suwerenności. Oddaliśmy w roku 80, stopniowo do 89 roku, oddajemy, po raz kolejny w historii oddajemy naszą suwerenność. Najpierw oddaliśmy Unii Europejskiej. Na początku tak samo nas okłamano, miało być fajnie, kolorowo, potem wszedł traktat lizboński, pojawiły się pierwsze kontrowersje, sprzeciwy, ale i tak ostatecznie traktat przeszedł. Teraz przechodzą kolejne umowy i coraz bardziej tą naszą suwerenność się tutaj sprzedaje. I tak często teraz Polacy mówią właśnie o tej suwerenności. Wzrasta pamięć historyczna, wzrasta jakby uczucie patriotyzmu. Kiedy wychodzimy na ulicę 2 maja w rocznicę powstań śląskich, czy 11 listopada, są nas tłumy. Tymczasem za tym uczuciem patriotycznym nie ma niestety jeszcze głębszej refleksji. Nie ma jeszcze niestety głębszej refleksji, czyli walki o naszą suwerenność właśnie poprzez sprzeciw. Przeciwko globalizmowi, wobec globalizmu, sprzeciw wobec Unii Europejskiej. Ale mimo, że jest nas tutaj dzisiaj tyle, a nie tyle co 11 listopada czy 2 maja, to wierzcie, że ma to sens. I kiedy przyjdzie nam jeszcze raz przyjść tutaj w sprawie TTIP czy innych rzeczy, zabierzcie znajomych, rodzinę, namawiajcie ludzi, chociażby poprzez tego Facebooka, ale także i realnie, zabierajcie coraz więcej osób. Za tym uczuciem patriotycznym, które wyrażamy 2 maja czy 11 listopada, musi teraz pójść dalsza refleksja, musi teraz pójść dbałość o ideę, dbałość o naszą suwerenność, musi pójść praca, poważna praca, nie tylko uczucie, nie tylko świętowanie, ale ciężka praca. To przychodzi, rodzi się w bólach, wykuwa się w bólach, tak jak dzisiaj, wśród deszczu, wśród takiej, a nie innej liczby, ale róbmy to, zabierajmy swoich przyjaciół, swoją rodzinę i być może teraz jeszcze nasz sprzeciw nie zostanie usłyszany w Warszawie czy w Brukseli, ale dzięki naszej pracy, być może za kilka lat albo wcześniej, stopniowo coraz więcej Polaków będzie się budzić i nasz sprzeciw będzie usłyszany, będzie odczytany tak jak należy. Bo kto jak nie my? Musimy w tą suwerenność wierzymy i musimy też innych do pracy, nie tyle co do walki, co do pracy nad tą suwerennością przekonywać. Na koniec jeszcze tylko dodam, bo jesteśmy w Katowicach, jesteśmy na Śląsku, w województwie śląskim. Jest to smutne, po prostu powinienem teraz użyć ostrzejszych słów. Jako radykałowie powinniśmy wyrażać się bezpardonowo, natomiast po prostu no, smutne uczucie pojawia się w sercu, kiedy widzi się, że raz po raz kolejne zakłady, kopalnie czy huty zostają po prostu zaorane, a na ich zgliszczach wyrasta jakaś galeria handlowa. Ten proces postępuje, ludzie
tracą pracę, natomiast w zamian za to mogą mieć TTIP, mogą mieć amerykańskie firmy, mogą pójść sobie do jakichś sklepów, czy kupić jakiś produkt GMO, tylko pytanie za co? Gdzie oni tam, za co? Tak? Gdzie zdobędą te pieniądze, żeby tam po prostu pójść? I ten rząd, który obiecywał właśnie tutaj, nam, Ślązakom czy Zagłębiakom, że nasze górnictwo będzie uratowane, nie wywiązuje się z tego. Niedawno zamknięta Krupiński, za chwilę katowicki holding również pójdzie na dno, jeśli nic się nie zmieni. A próbują ratować gospodarkę takimi właśnie krótkoterminowymi umowami, które niby mają nam pomóc. Mają nam pomóc, obiecują nam, że wzrośnie PKB. Tymczasem prognozy są takie, że PKB, owszem, wzrośnie. Od 0,3 do 1% wzrośnie PKB. I to nawet ten minimalny wzrost będzie spowodowany czym innym. Nie CETą, nie TTIP. Dlatego po raz kolejny pojawia się tu kłamstwo. Kłamstwo, które usprawiedliwia sprzedaż naszej suwerenności. Nie. Mówimy nie teraz, w deszczu, w takiej, a nie innej liczbie. Powiedzmy to swoim przyjaciołom, swojej rodzinie i niebawem spotkamy się w większej liczbie i usłyszy nas Warszawa, usłyszy nas Bruksela. Dziękuję, walczymy. Czołem Wielkiej Polsce! Póki Warszawa i inne miasta Polski nas jeszcze nie słyszą, to wykrzyczmy coś, co usłyszą mieszkańcy Katowic. Wykrzyczmy hasło, które jest dosyć starym hasłem, ale pokazuje bardzo dobrze to, jaki rząd imperialistyczny Stanów Zjednoczonych jest. USA! Imperium zła! USA! Imperium